Cześć, siemanko, tutaj Xalion i zapraszam w zasadzie do pierwszego odcinka z trybu najemnika w grze Just Cause 2. No i tak, w ostatnim odcinku sobie przeszliśmy grę, także teraz kontynuujemy misje poboczne, te dla frakcji, żeby ukończyć ją w, powiedzmy, tam o kilku procentach więcej. I w zasadzie to by było na tyle, tak? Więc dobra, tu mam jakieś misje od ularowców, widzę. Ale zobaczmy, gdzieś tutaj jeszcze na pewno gdzieś się kryją na dole. Tak, tutaj jest jakaś, tutaj. No troszeczkę jeszcze tego jest. O, tutaj mamy trzy od tych ziomków. Ale widzę, że od żniwiarzy wszystko już wyczyściłem. Dobra, także może tak, zaczniemy sobie od misji na przykład. Od tych tutaj. Chociaż może gdzieś jeszcze jest bliżej jakiegoś miejsca zamieszkania, chociaż nie sądzę. No idź pan stąd. O, tu jest jeszcze jedna. Dobra, także tepniemy się może jednak tutaj do miasta i zrobimy sobie te dwie misje. O, dobry pomysł. A tamty sobie odblokuje jakieś miejsca między odcinkami. Odblokuję sobie jakieś miejsca, żebym mógł się do nich łatwo tepać. I po prostu, wiecie, żeby było nam lepiej się transportować. Ogólnie dzisiaj wychodzi Minecraft 1.6. Spodziewałem się spamu. Xalion wyszedł z Minecraft 1.6, kiedy paczka. Boże, bo zabijam każdego, kto się tak zapyta. Och. Tak jest zawsze, no cóż, tego się nie naprawi, szkoda gadać. Włożymy sobie tylko stoper i grajmy. Jezu, mam jakąś w ogóle, nie no, mam, dobra. Kurwa, a. Jest, udało się. Debile. Pa, kalama. Och. Po pani. Debilek. Dobra. Gość już padł. Oj. Teraz tutaj padnę. Wydaje mi się, że już wszyscy padli. Tak, dobrze mi się nawet wydaje. Dobra. Także przeczekajmy sobie chyba tutaj. No skąd? Kto mnie widział? Nikt. Ja pierdzie. Dobra, zaznaczmy sobie tę misję. Dobra. Gdzieś tam. Włączmy już silniki. Dobra, powoli. Żeby nam tutaj nic nie wyskoczyło. I można lecieć. No i to się nazywa latanie, a nie kuźwa w GTA 4 tak mnie męczą. GTA 4 durne jest strasznie latanie helikopterem. Co możecie sobie zobaczyć w ostatnim odcinku, wczorajszym? Tylko lipa, że jest noc. O dobra, w nocy też są bardzo fajne widoczki. I lecimy sobie powoli nad kolejną wyspę miasta stołecznego. Wylądujemy sobie gdzieś tam. I zrobię sobie dzisiaj, myślę, dwie misje spokojnie. Czyli pewnie jeszcze będzie z 6-7 odcinków, tak jak patrzyłem na te misje. Także dobra, Panau City, dzielnica finansowa. Nie ma gdzieś jakiegoś posągu do rozwalenia? Wydaje mi się, że jest pod nami. Chociaż... Poczekajcie, jest pod nami czy nie? Nie, to jest zwykłe drzewa. Dobra. No to ewakuujemy się stąd.
Dobra, zaraz powinniśmy być na miejscu. Pierw tą czy tą? Tą może spróbujemy, co? To jest gdzieś tutaj. Tu? Czy nie tu? To jest to na górze? Ajajajajaj. Tak, wydaje mi się, że to jest to. Chociaż nie. Gdzie to jest? Tutaj, dobra. Jeszcze nie ten przycisk. Dobra. Ach, to miękkie lądowanie. Okej, zaczynamy. Listen carefully, my friend. We have sent beyond Yula a hacker to appropriate some very sensitive data. But it is a risky job and he needs protection. Nie lubię być protektorem ponad prawem. You'll find our hacker at the top of that tall skyscraper. Nie bierzemy. I have a feeling you are not afraid of heights. Ho, ale śmieszne. Dobra, zaznaczmy, znaczy odznaczmy sobie w zasadzie to. Dobra, wsiadamy. Dobrze, że mamy ten. Że mamy helikopter przy sobie. Gdzież to jest? To jest gdzieś tam. O, tutaj. Czy on wisi na ścianie? Gdzie on jest? Aha, dobra. Teraz przydałby mi się jakiś lepszy helikopter. Chociaż ten możemy zrobić fajną rzecz. Okay, move in. We got... Dokładnie. Wow, bez jaj. Apteczka jest? Czy nie ma? Bo tak troszeczkę jestem nieżywy. Czy tak prawie już. Ta bazuka. Tu na pewno ta bazuka się do czegoś ma przydać. To nie może być taka... O, sobie, że położę sobie bazukę. No, super. If you need a little extra firepower, the Yulas left something for you over there. Dobra, ja to potrzebuję, wiesz czego? Tego. Nie, bierzemy, bo... To może się jednak przydać. No właśnie. Co ja zrobiłem? Ups. Padłem? W co oni strzelili? Chyba w te fajne... Kurczę. Chyba w te... Kurde. Nie puszki, tylko... butle z gazem. Czy tam z paliwem. No jejcio, no. No i jeszcze... No nie mam helikoptera. Skyscraper, ale ty masz ten... Kurde, akcent zrąbany. Czemu się nie podczepiłeś, Mendo? Dobra. Tam raczej na mnie nic nie doleci. Ale tu się da. Jakoś może lecimy na autostradę. Okej. Podciągniemy się. I tutaj się podciągniemy jeszcze. No podczep się, Mendo społeczna. No patrzcie. No wreszcie. Jejciu, to nie ten budynek. I właśnie dlatego chciałem mieć helikopter.
Jeszcze się Menda nie podczepi. No patrzcie, jaki to jest drętwa. A, idź pan w pizdu. Idziemy od dołu. Tak, tak zdecydowanie lepiej. I on jest jeszcze od tamtej strony do tego. To można sobie już wziąć od tej samej. No nie. No patrzcie. Ale mi się nie dzieje. Jest po prostu godzina 10 rano, a ja już nie myślę. Jeep. Jeep. No jeszcze 100 metrów. 70 nawet. I teraz ich zaskoczymy. Dzień dobry. Damn it, they're here. Take care of them, la. Zająłem się. Watch my back while I do this thing, la. Ale ty masz głos, Boże. The Yulas left something for you over there. Debile wszędzie. Dobra, bierzemy sobie tutaj, może siadniemy. Przecież wiecie co, ja bym się gdzieś schował. Chociaż nie wiem. No, walło przecież w niego. A, mi stałem. Co jest? No. Zajebiście. Lecą kolejne. No. Ach, miał się wznieść. La 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 la. O, ja pierdziela. Idziemy po nowe ammo. Bo lipa straszna. No, antena doznaje obrażeń. Od kiedy to one padają na 3? No wreszcie. Szkoda, że nie da się jej naprawić, bo ona raczej padnie, także... Nie ma szans. Za bardzo zrąbaliśmy to. Dobra. No fuck! Akurat ostatni, no. Jest! Dajcie mi moją tą broń. Dziękuję. Haha! That is the result we hoped for! Yeah! My gratitude is endless. No! To teraz mogę ją rozpierdzielić. Patrzcie, jak odporna w ogóle. Co i to tyle? Bez wybuchu? Bez jaj. No dobra, to idziemy robić kolejną misję. Skoczymy sobie, wow, może z wieżowca na górze. Sobie zrobimy taki ziup. O, helikopter. Czemu ja wcześniej o nim nie wiedziałem? LOL. Tak, to kurczę. Minuta 6 i byśmy ich wszystkich tam rozwalili. To powinno być gdzieś tutaj, na koło tego ronda. Szukamy. A jest. Dobra. O, coś czuję, że będzie misja z helikopterem.
Czemu to drzewo spadło z powietrza? Nie mam pytań. Scorpio, listen. I need you to take care of something. Councilman Panel is becoming a pain in the ass for everyone. He refuses bribes, he sticks his nose in where it doesn't belong, and urges reform. I'm afraid he must die, sir. No dobra. Kolejne zabójstwo. Tam-tam. Zabij radnego panuta. Na grzyba ty mi dałeś takie gówno. A, bo to ma karabin maszynowy. Okej. I rakietę ma nawet. No to ciśniemy. Ale rakiety by się też przydały, mówiąc. Okej. Dobra. Tam, tam, tam. Dobra. Także to była szybka misja, także lecimy do kolejnej. Kolejna misja jest tutaj. Okej. No to ciśniemy. Całe 1,5 kilometra. Jebi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 b
Canal Air Force Chopper arriving shortly. Arriving shortly, powiadasz? Okej. No i takim sposobem przestali mnie gonić. Dobra, na dachu może sobie zaparkujemy. Dobra. Może później się przyda. No i zaczynamy. I hate the paparazzi. Always taking the photos of me on the bad side. And now, one snapper has snapped one too many photos of a pot-bellied friend and his mistress. I want him out of the picture, Scorpio. Okej. No to, czyli mamy kolejnego gościa do zdjęcia. Pościg za paparazzi. Wiesz co, ja wolę chyba helikopter. Mam go zajumać? Pułkownik. Ha. Kurde, mam dylemat. He's trying to get away. Get him. Okej. Proszę. Now leave the photos in our top secret waste bin if you please. Wow, co to było w ogóle? Czekajcie, muszę się wznieść, bo przecież ja pierdzielę. Och, bym tylko padł. A tak, to taki ciul. No czekajcie, panowie. Dajcie wystartować. Zabijemy pułkownika, nie? Zabijemy. Czemu by go nie zabić? O, jeszcze patrzcie, co tu jest. Patrzcie, czego tu zaraz nie będzie. Oj. Na razie tylko ścieram drzewa, widzę. I to coś tam nie chce dostać. O, dobra. On już i tak nie żyje, także. No patrzcie. Od tej strony daszek, od tej. Jakie gówno. Jak mi przykro, że zaraz skończysz swój okurwa żywot. Dobra, lecimy stąd, bo masakra. Gonić się, frajerze.
Ma się za słabe silniki w tych swoich helikopterkach. Patrzcie, kolejny. Rest in peace. Uwielbiam helikoptery, kuźwa, uwielbiam po prostu. Są zajebiste. Okej, miejsce do zaskoczenia do kosza, no super, super, super. No, dobra, jakoś się może wystartuje. Okej. Cieszmy się i radujmy. Fuck jest. Dobra. Dajemy dalej. Na przykład jakaś najbliższa. O Jezusie. Troszkę daleko. Może być tak gdzieś tepnąć tam. Na przykład tepniemy się tutaj. I zrobimy tamtą misję. Chociaż może coś na górze? Nie, na górze już wszystko widzę, oczyściłem. Nie, to tak jak mówię, musimy się tepnąć do niejakiego Pekan Pingir Jalan. Żegnaj helikopterze, tak dobrze mi służyłeś. Dobra, bez tego idziemy się tepać. Really? Ewakuacja. To się nazywało jakoś Pekan coś tam. O, to jest to. Okej. No to jeszcze sobie zaznaczymy tą misję jedną od ularowców. Here we are. Thanks for fly, Air Sheldon. Pek. Ajajajajajaj, panowie. Spokojnie. O, teraz. W tą stronę. No dobra. To może jednak na autostradę się udamy. I za to stale się czymś złapiemy, jakąś taksówkę. Na przykład tą. Bo fajna. Lepiej bym tego nie jął. No to lecimy. O, jak mi przykro, znak stop poszedł się jebać. Drzum, drzum. 2 kilosy, spoko jest. Takim czymś się szybko pokona. Tylko żebym w nic nie wpadł i będzie gitara. A nie żeby nikt we mnie nie wpadł. Co to w ogóle za drzewa na środku jezdni? No, także zrobimy jeszcze tą misję i myślę, że skończymy. Chociaż patrzcie, zrobimy aż 4 misje. Chyba jeszcze nigdy nam aż tyle nie weszło. Ale to dlatego, że było, że mieliśmy helikopter i w ogóle tych pułkowników, to aż się sam dziwię, że tak tego drugiego fajnie pocisnąłem. Teraz chyba musimy skręcić, mi się wydaje. Tak jest. O! Jaka tam kaskaderska jazda? Normalna jazda po polskich drogach. Górki, dołki, pagórki, wszystko naraz. Wow. Nie mogę doczekać Just Cause 3. Wtedy to już na pewno będę miał nowy komputer, także... To będzie jedna z fajniejszych serii. Jeba... What the fuck? Nie mam pojęcia, co się stało. Dobra, zaczynamy. I am a simple man, Scorpio. I have no need of extravagance. Nie wcale, tego zabić kilku bałwanów. One little weakness. Race cars. I want you to steal one for me. A perfect jewel, owned by the millionaire Tom Gunnar.
Okej, no to bierzemy. A ja chcę ten mój jednak samochód. No, mamy hapecza. Ale dobra. Samochód do Magunowana. No to ciśniemy. Miejmy nadzieję, że go dogonimy, skoro on taki szybki. No, co jest? Całe życie z debilami. Metrów. No, god. Polskie drogi. Typowe polskie drogi. Gdzie mi tutaj będziesz strzelać? Lol. Zrąbałem. What the fuck w ogóle? Dziękuję, do widzenia. Ah, good. Now, all you have to do is drop the car off. To tylko powiedzcie gdzie. No, mniej więcej, pojedziemy autostradą i akurat. Oh, fuck. Oh. Wow. Troszeczkę tam nam potrzęsło. Okej, teraz skręcamy. Oh. No goń się, frajerze. Czemu oni mnie w ogóle gonią? Co ja im w ogóle zrobiłem? Masakra jakaś. Dobrze w ogóle pychałem? Dobrze. Przecież rozpierdzielą mi ten samochód prędzej. Za blacharza to ten gość zapłaci dwa razy więcej niż wartość z tego samochodu. Ale dobra. Drzwi w ogóle latają jak posrane już, boż. Tutaj przynajmniej nie mają jak na tą drogę wjechać, także gonić mnie mogą tylko od dołu. Więc lajcik. Wow, tu jeszcze jakaś droga na zadupie była na lewo. Dobra, zaraz będziemy na miejscu. O, tutaj zaraz. Oj, za wcześnie zahamowałem. Kończy się, frajerze. Dobra, i jesteśmy na miejscu. Proszę. No i dobra. To by było na tyle. Dziękuję wam bardzo za uwagę. Zapraszam na kolejne odcinki. Jeśli odcinek się podobał, daj łapkę do góry, skomentuj ten film i zasubskrybuj mój kanał. Także trzymajcie się. No i cześć. Zajebią mnie tutaj przecież.